Za nami niespełna tydzień gorączkowych przygotowań do 66. konkursu piosenki Eurowizji. Nasze tancerki w pełnej gotowości. A czy Krystian Ochman zdążył się już zaaklimatyzować w Turynie? Czas to sprawdzić. No jest dobrze. Nawet jak czuję takie lekkie zmęczenie, to mam dużo szczęścia, że jestem tutaj. Zależy mi, żeby było dobrze i no idziemy do przodu. No. Powiedz mi, co zagraniczni dziennikarze mówią, sądzą o Krystianie? Oni po prostu są zachwyceni. Zachwyceni Krystianem, jego osobowością przede wszystkim, jego skromnością, bo to też jest niesamowicie ważne, jeśli chodzi o artystów występujących na Eurowizji. Także no, dają nam szansę na zwycięstwo, a na Grand Final to już na pewno. Myślę, że to będzie najlepszy wynik dla Polski od bardzo długiego czasu. Ten występ z łatwością powinien awansować do wielkiego finału. Głos Krystiana jest jednym z najsilniejszych w tej edycji konkursu piosenki Eurowizji. W jego przypadku wiele zależy od kolejności występów, ale wydaje mi się, że utwór znajdzie się w czołówce. Nawiązując do dzisiejszej próby Krystiana, to było wspaniałe. Szczególnie podoba mi się dźwięk deszczu zdobiący występ artysty. Tam dosłownie wszystko jest w punkt. Podsumowując, jesteście bliscy ideału. Świetne są te nakładki, które imitują deszcz, woda lejąca się po scenie, no te tancerki przebrane tak za te topielice, więc też jest świetne nawiązanie do takiej słowiańskiej kultury. Myślę, że naprawdę ekipa może być z siebie bardzo dumna, bo postawiła ten występ na naprawdę wysoką poprzeczkę, no i konkurencja może trochę drżeć. River to bardzo dobry utwór, a Krystian jest genialnym wykonawcą. Uważam, że na próbie poradził sobie całkiem nieźle. Pojawiły się na niej elementy, których bym się nie spodziewała. Myślę, że Polska ma szansę na dobry wynik, a co ważniejsze, w końcu powinna wyjść z półfinału. Jest naprawdę dobrze. Ja czuję spokój po raz pierwszy od wielu, wielu lat. Z brakiem jakichś tam obaw o to, czy awansujemy, czy nie. Wszystko jest w rękach telewidzów, jurorów. Miejmy nadzieję, że w przypadku głosowania fair zakończy się tak, jak powinno. Oglądałem próbę. Była naprawdę niesamowita. Uważam, że polska delegacja dobrze się przygotowała i wykorzystała każdy element eurowizyjnej sceny. W centrum prasowym mówi się dzisiaj o Polsce, a nie jak dotąd o faworyzowanej Szwecji. Kochani, to się dzieje na naszych oczach. Zagraniczni dziennikarze detronizują faworyta tegorocznego konkursu piosenki Eurowizji. Być może Szwecja ustąpi miejsce Polsce. Oby tak się stało.